zmieniłem woblera na troszkę ciemniejszego i od razu efekt. Będzie duża ryba. Zbierać już naszykowałem wcześniej. Zbierać. Pokaż się. Dłuższy czas nic się nie działo. Łapałem taki dosyć jasny woblery. Jak mówiłem, ciemny zrobił robotę. Tam nie wiem, czy to było coś na początku. Podobnie ostrość. Pionki na pewno ponad 60. Boni M zagrało, jak to mówimy. Mam nadzieję, że mam kamerę dobrze ustawioną. Pozostałem sam i Jędrek już pojechał do domu, tak więc nie ma kto już filmować z boku. Ale mocna ryba. Łosoś. Chodź kolego. Muszę go od tyłu podebrać. O, jest pod biraku. Nie, jest, jest, idzie ładnie. O, jest. Nie, założę z powrotem, bo teraz już za pierwsze branie. Zaczynamy. Ostatni dzień zmagań z prągami i z łososiami. Jest 30 wrzesień, zakończenie sezonu. Nasz trzeci dzień z kolei na rybach. No i co? Niestety, ale to już koniec. Pajek w zębach, trzeba ryby będę. I trzeba czekać znowu kilka następnych miesięcy, przynajmniej pół roku na znowu dobre łapanie. Ale w lutym zaczyna się już sezon na jeziorze, tak więc myślę, że na jeziorze też coś połapiemy w lutym, tak więc do zobaczenia niedługo. Jest rybka, następna. Strong. Jest kropas. Jeszcze przed nim wzięło z kulką, no.
Ale jaja. No dosłownie, czemu się nie zaczepiłeś troszeczkę bliżej? To muszę podebrać. Nie, tu nie wejdę, bo się skąpię. Nie. No zaczepił mi się niezłopą. Dobra, jest. Jest następny pstrągal. Trochę za późno włączyłem kamerkę, całkiem zapomniałem, że mam ją na głowie. Znowu siek. Siek korto 6 cm. Kurde, nie mogę pograka wyciągnąć. Jest ryba. Coś ładnego. Trzymaj, Hendryk, kamerę. Poszedł. Poszedł, niestety. Ale była ładna ryba. Co znowu? Król skorpion. Jest ryba. Lecę do jędrka, coś zapiął. Co tam jest, Jędrek Pstrąg? Czy łosoś? Idź tam do zejścia. A chyba, że tu możesz na zejść. Poczekaj, ja tu zejdę. Tu jest chyba zejście. A zmieniłem sobie akurat woblerka. Więc już go założę. Nie, no tu go musisz wyharatać. Zobacz, jakie ładne jest zejście. Co? Nie da się wyharatać tutaj. Tu musisz zrobić tak, żeby się dał. Kamerkę z głowy. No i dobra, teraz co? Znowu mam tutaj się skąpać, tak jak ostatnio? Bo nie jest to ciekawe zejście, no ale nie mam wyjścia. Co? Nie będzie 50, mówisz? Zobaczymy, co to będzie. Na razie mówię... O, jest. Ślizguje się znowu ostatnio.
wjeżdżaj tu z nim do podbieraka. No, nie chcę, żeby się zapiął. Dobra, jest. Jest ryba. Strąg chyba, nie? Chyba nie? Nie, wychodzi do powierzchni to strąg raczej. Tak. Łosoś by tutaj, panie, tańczył. Nieduży, taki 40 parę. Ślisko. Będziemy go brać w podbierak. Drąguś. Zaraz go odczepimy. No, czas już kończyć. Wykonam 3 ostatnie rzuty w tym sezonie. Jeżeli chodzi o strąga i łososia. Jest 30 wrzesień. Ostatni dzień. Wykonam 3 rzuty i dajemy pstrągą łososią spokój, żeby się wytarły w spokoju. Będą miały 6 miesięcy, aż do połowy, na niektórych rzekach do połowy marca, na większości od 1 marca. Tak więc niech się trą w spokoju, niech rosną większe za rok. Pierwszy rzut, zobaczymy, może coś się jeszcze uda zahaczyć. Jeszcze 2 rzuty i kończymy, aż ciężko mi się domówi. Jak pomyślę, że pół roku bez wypadów na pstrągi i łososie. Ale cóż, niestety, tak to już jest. Będzie trzeba zająć się teraz zębolami przez najbliższe kilka miesięcy. Damy im popalić. Ostatni rzut w tym sezonie. Dobra, zawsze jak to bywa. Dobra, jeszcze jeden, ostatni. I pakujemy się i spadamy. To znaczy pakuję się i spadam, bo Jędrek już pojechał wcześniej. A ten się nie liczy, bo zaczepił się o coś. Jędrek pojechał już koło 12, jeszcze zostałem 2 godzinki. Udało jeszcze mi się wyciągnąć 2 łososie. Tak więc źle nie było, trochę zmokłem. Ale było warto. Dobra, to był ostatni rzut. Można powiedzieć, że ten sezon przeszedł do historii. Ale można powiedzieć, że to był dobry sezon. W tym tygodniu z tym Jędrkiem złapaliśmy bardzo dużo ryb. Zobaczę tylko kaptur, trochę pada. Przez 3 dni zapaliśmy około chyba 8 strągów i 12 albo 13, nie, 8 łososi, 12 lub 13 strągów. A więc bidy nie ma. Do zobaczenia na szczupakach.